ktoś z niemieckiej ludności zgłasza Sesmanowi, że więzień ukradł zboże. Może garstkę, może dwie garście zboża. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku historii Hiking. Za moimi plecami trzeci z wielkości zamek w Polsce, Zamek Książ. A pod moimi nogami tajemnicze podziemia tego zamku, które wchodziły w skład kompleksu Rize. Jest 1985 rok. Mija 40. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Flossenburg. I do tego obozu przyjeżdża były więzień, bo on w tym obozie był. Ale przyjeżdża z daleka, bo aż z Ameryki Północnej. Nazywa się Jan Weiss. Jak już jest w Europie, postanawia przyjechać do jeszcze mniejszego obozu, w którym był. Tu właśnie, na Zamek Książ, do Arbeitslager Rize Firtenstein. I dzisiaj w odcinku historia właśnie tego człowieka. A ja mam dla Was bardzo dobrą wiadomość, bo już dostępny jest nowy reportaż, który przygotowaliśmy specjalnie dla naszych mecenasów i dla naszych wspierających. Zachęcamy, reportaż unikatowy o unikatowym miejscu z niezwykłymi ciekawostkami. Specjalnie na Waszą prośbę odblokowaliśmy również wsparcie naszego kanału poprzez platformę Patronite. To jest dla niektórych bardzo łatwe, ale też oczywiście zachęcamy cały czas do wsparcia naszego kanału poprzez oczywiście YouTube'a, bo dzięki temu macie dostęp do unikalnych treści, reportaży, podcastów, audiobooków i wielu innych jeszcze ciekawych informacji. A teraz zapraszam do odcinka o Janie Weissie. Znajduje się w podziemiach Zamku Książ, ponad 50 metrów pod ziemią. Nad sobą mam trzeci do wielkości zamek w Polsce, właśnie Zamek Książ. W maju 1944 roku zostaje przy obrzeżach Zamku Książ założony Arbeitslager Rize Firtenstein. Jest to właśnie jeden z obozów pracy, gdzie pierwszymi więźniami jest około 400 mężczyzn i oni rozpoczynają pracę tutaj w podziemiach. Oczywiście budują też sieć kolejki wąskotorowej i zajmują się wywózką odstrzelonej skały, aby ten monumentalny kompleks właśnie miał powstać. 20 czerwca 1944 roku na naradzie Adolfa Hitlera z Albertem Speerem pada rozkaz Führera, aby wstrzymać pracę przy olbrzymiej, przy kompleksie Rize. Oczywiście Książ jest włożony w cały system Rize, bo jest on siódmym kompleksem, jeżeli chodzi o olbrzyma. 6 w Górach Sowich, 7 tutaj pod Zamkiem Książ. Ale co najdziwniejsze, Hitler zleca wstrzymanie prac przy kompleksie Rize, ale nie przy Zamku Książ. Nakazuje, aby tempo prac zwiększyć, tak, i tu jest niesamowita rzecz, aby w listopadzie 1944 roku można było już tutaj zasiedlić właśnie te podziemia i całą kwaterę, która miała być tutaj wykonana. I właśnie wtedy, w 1944 roku, w sierpniu, trafia tutaj nasz świadek Jan Weiss. Otóż Weiss zeznaje, że na początku nie było baraków. Były tylko takie okrągłe iglo. W środku 20 więźniów spało na podłodze. Oczywiście ściśnięci niesamowicie mocno. Każdy z nich miał tylko jeden koc. A w środku, w tym iglo, był jedyny piec, który dawał ciepło. Oczywiście w warunkach zimowych było ono niewystarczalne. A więc marzli. Pracowaliśmy po 12 godzin. Udawaliśmy się z obozu do Zamku Książ, szczególnie tutaj do podziemi. Ja byłem stolarzem. Moim zadaniem było wzmacniać stropy.
a więc układać szalunki drewniane, takie jak widzimy tutaj za moimi plecami. One są oryginalne. Tutaj w tym miejscu nie zmieniło się nic od 1944 roku. I tutaj Weiss ulega wypadkowi. Ma szczęście, bo na prowizorycznych noszach koledzy wynoszą go z podziemi. Trafia do obozu. Komendant jest litościwy. Pozwala mu zostać w baraku, aby się, powiedzmy, wykurował, co było niezwykle ciężkie w warunkach obozowych. Ma niezwykłe szczęście, powtarzam jeszcze raz, bo normalnie takich praktyk tutaj nie praktykowano. W tym miejscu znajdowała się jedna bardzo ważna rzecz dla podziemnego kompleksu książ. Tutaj znajdował się szyb transportowo-wentylacyjny, który był bity od dołu na powierzchnię i dokładnie wylot jego był na środku dziedzińca przed głównym wejściem do zamku książ. Ten szyb utrzymywał się jeszcze bardzo późno, do ponad lat 60. Także na starych zdjęciach, albo takich zaraz po wojnie, świetnie widać szyny kolejki wąskotorowej, która podjeżdżała pod główne wejście i ten potężny lej tego szybu. To było tutaj, on w tej chwili jest zasypany, zawalony. Ale wracamy do naszego więźnia. Otóż on jest w obozie. Lagerführer łaskawie daje mu pracę w kuchni. Obiera kartofle. Ale boi się, dlatego że w każdej chwili przyjeżdża do obozu Oberscharführer z Grossrosen. Jest to kat i morderca. Wyłapuje więźniów, tych, których widzi, że są już wynędzniali i zabiera ich do Grossrosen. Oni nigdy nie wracają. Dlatego cały czas się boi. Później dostaje pracę w fortyfikacjach, przy budowie fortyfikacjach przy twierdzy Breslau, czyli przy Festung Breslau, kiedy właśnie Rosjanie się już do Wrocławia zbliżają. Stamtąd znowu wraca tutaj do Zamku Książ i w listopadzie zaczynają budować nowe, duże baraki. Chodzi pogłoska, że mają być to baraki dla wojska. Będą w nich umieszczeni niemieccy żołnierze. Budują też również oświetlenie, budują ogrodzenie, stawiają też elektryczność, jeżeli chodzi o obóz Firtenstein. I tutaj późną zimą dowiadują się już w 1945 roku, że nastąpi ewakuacja. Rusza w kierunku granicy czechosłowackiej. Do nich dochodzi jeszcze transport kobiet żydowskich z wielkiej fabryki cegieł ze Świebodzic. Jest ich prawie 4000 ludzi. Maszerują oczywiście dzień i nocą. Nocą śpią w stodołach, takich potężnych, wielkich stodołach, po 100 więźniów w stodole. I tutaj, proszę sobie wyobrazić, to już jest prawie koniec wojny. Ludzie uciekają. Niemcy wiedzą, że wojnę przegrają. Są bombardowani. Ktoś z niemieckiej ludności zgłasza SS-manowi, że więzień ukradł zboże. Może garstkę, może dwie garście zboża. Nie wiadomo ile. SS-mani dostają szału, wyprowadzają tych więźniów, których skazano, że byli właśnie tymi, którzy te zboże ukradli i rozstrzeliwują na miejscu. Podziemie Zamku Książ mają pewną nierozwikłaną po dzień dzisiejszy zagadkę. Zagadkę nazywaną potocznie przez poszukiwaczy nie tylko skarbów, ale też i artefaktów z II wojny światowej, komorą Weissa. Jak to się wszystko zaczęło? Otóż w 70-tych latach tutaj do podziemi Zamku Książ, które nie były otwarte do zwiedzania, a tylko znajdował się tu Instytut Badawczy Państwowej Akademii Nauk, zresztą znajduje się do tej pory. Przyjechał dziennikarz Orłowski, jednej z ówczesnych perlowskich gazet. Ściągnął tutaj polskiego robotnika przymusowego, który pracował w podziemiach Zamku Książ w czasie II wojny światowej. Nazywał się Sitkowski. I ten robotnik sprowadzony tutaj właśnie do Zamku Książ, do podziemi, wskazał, że w tym miejscu, gdzie ja teraz stoję, znajdowała się krzyżówka tuneli. A więc po lewej stronie jest tunel, gdzie ja teraz jestem. Na wprost mnie i za moimi plecami jest tunel. I drugi musiał tutaj, powiedzmy, być w tym miejscu. Następny tunel. Taka krzyżówka. O tej informacji dowiedział się później Tadeusz Słowikowski.
legenda, jeżeli chodzi o poszukiwaczy i eksploracje na terenie Wałbrzycha, no i oczywiście powiatu wałbrzyskiego. On dociera bardzo wysoko w 90-tych latach, bo aż do wiceministra obrony narodowej generała Jerzego Skalskiego. Dociera, mówiąc mu o właśnie takim świadku. Ale nie mami tego generała żadnego rodzaju skarbami, tylko tłumaczy, że za tą ścianą być może są ukryte trujące gazy bojowe, hitlerowska niemiecka broń chemiczna, która być może zacznie już eksplodować, korodować. W sensie, że te pojemniki mogą być już, mogą się rozsypywać i może być jakaś katastrofa. I wtedy przekonuje on wiceministra obrony narodowej, który zleca Świteńkiemu, wojewodzie wałbrzyskiemu, aby on wydał zgody i dopomógł Słowikowskiemu znaleźć właśnie tą komorę. Przedsiębiorstwo robót górniczych jest ściągnięte. Nawiercają się tutaj, w tym miejscu, tu są takie zalepione te miejsca, właśnie wiertłem. Nie znajdują niestety komory. Natomiast wysypuje się jakiś taki czerwonawy pył, co znowu buduje Słowikowskiego do tego, że być może za tą żelbetową ścianą, znajduje się ceglana ściana. I ten czerwony pył to właśnie pył z cegieł. Nie poddaje się. Mija 21 lat i na podstawie właśnie jego pierwszych badań, jego informacji, Stowarzyszenie Dolnośląska Grupa Poszukiwawcza w 2012 roku podejmuje następne odwierty. Tutaj ślady już widoczne, aby dostać się do komory Weissa. Dlaczego Weissa? Dlatego, że naszego bohatera przywieziono tutaj w 1985 roku, czy on sam przyjechał, a tutaj był sprowadzony. I wtedy, wędrując tymi podziemiami, z Tadeuszem Słowikowskim, który już wiedział wcześniej o Sitkowskim, temu Weissowi zasugerowano, czy słyszał o komorze, czy widział, gdzie jest komora, czy może w tym miejscu była komora. Człowiek ten był zdezorientowany, zmęczony, oczywiście też przestraszony i zmęczony wspomnieniami, które do niego wróciły. Powiedział tak, być może nie. Dlatego tak nazwano tę komorę i wzięto właśnie cały ten temat od jego nazwiska. Natomiast w 2012 roku, tu gdzie pokazuje, wiercono, niestety komory nie znaleziono. Co nie znaczy, że jej przecież być może w ogóle nie ma. Odyseja Weissa trwa nadal, mimo że praktycznie za 3 miesiące zakończy się II wojna światowa w Europie. Jadą pociągami z Trutnowa przez miejscowość Smirnow w kierunku Pragi. Czesi próbują dać jedzenie. SS-mani odpędzają, grożąc, że będą strzelać do każdego, kto będzie plugawym Żydom pomagał. Później Weiss trafia do Flossenburga. Tam jest już bardzo źle. Jest końcówka tak naprawdę wojny. Nie dostają jedzenia. Stoją na placu apelowym w mrozie. Nie ma dobrego ubrania, ciepłego ubrania. Codziennie ktoś pada, stoją między trupami. Na początku trupy leżą, między nimi stojącymi, ale potem każą im te trupy brać, przerzucać przez ogrodzenie, a tam już stosy i ciała są regularnie palone. Z Flossenburga trafia do Dory, a więc podziemnego kompleksu zbrojeniowego III Rzeszy, gdzie produkowane są między innymi rakiety V-2. Pracuje. Ale tam też powiedzieli, że nie dostaną jedzenia, bo dostali po drodze. Po drodze jakaś stęchła zupa, kawałek spleśniałego chleba. Amerykanie są blisko. Znowu z Dory skierowany jest do Buchenwaldu. I w Buchenwaldzie już nie ma siły. Leży na pryczy i w ogóle nie wychodzi. Kompletnie nie wychodzi. Mimo, że za niewyjście na apel jest tylko jedna kara. Kara śmierci. Wojska amerykańskie zastają Jana Weissa w Buchenwaldzie. Zostaje przez nich wyzwolony. Gdyby spóźniły się te oddziały, Weiss by nie żył. Nie byłby świadkiem tego, co dzisiaj wam opowiadałem. Weiss trafia, tak jak powiedziałem na wstępie, w 1985 roku tutaj do Zamku Książ. I kończy swoją opowieść takimi słowami. Nazywam się John Weiss. Przyjechałem ze Stanów Zjednoczonych. Oto właśnie
moja historia. Wy znacie opowieść Jana Weissa jeszcze z wcześniejszych naszych odcinków dotyczących znalezienia masowego grobu przy Zamku Książ. Link do tego odcinka znajdziecie w opisie pod filmem. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie wspierać nasz kanał, odblokowaliśmy właśnie specjalnie dla Was platformę Patronite. Link do tego znajdziecie w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z History Hiking. Dziękuję za subskrypcję, za wszystkie łapki w górę i za wszystkie pozytywne, ciepłe, ale i też negatywne komentarze. Do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów. Wspierają nas Adamigo 50, Awi 2, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barszcz, Bajker Budzyk, Artur Chojecki, Gildorf K., Kamil Klarecki, Michał Komisarski, Krystian Kulikowski, Marcin Lukomski, Bartosz Łyżwa, Galicja Production, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj, Łukasz Turkowski, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, Kubra Chruściński, Remigiusz Golanowski, Jan Gurda, Ola Kałuża, Mirosław Kanak, Magdalena Kolenda, Anna Kudła, Damian Ślemp. Ogromnie, naprawdę ogromnie Wam za to dziękujemy.